Forum Rozwoju Mazowsza, okazja do spotkania się bardzo różnych kręgów. Są kręgi rządowe, administracja rządowa, są przedstawiciele biznesu, nauki, edukacji, ale bardzo ważnym filarem tej dyskusji są organizacje pozarządowe. Mam przyjemność gościć przedstawicieli takich właśnie organizacji. Pani Julia Koczanowicz-Hondzyńska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prezeska fundacji, i Daniel Prędkopowicz, Fundacja Fundusz Współpracy. Powiedzmy jednym zdaniem dla tych, którzy nie rozumieją, po co są organizacje pozarządowe? Jaka jest najważniejsza rola takich organizacji? Czy to się da powiedzieć jednym zdaniem, to nie wiem, ale spróbuję. Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Są tam, gdzie często nie sięga samorząd, nie sięgają instytucje publiczne, ale i prywatne instytucje czy firmy nie chcą działać. Także wypełniamy tę lukę, służymy społeczeństwu, organizujemy zdarzenia lecznicze, ale też i kulturalne. Także jesteśmy w każdej strefie życia tak naprawdę. Jeżeli jednym zdaniem, to można by powiedzieć, że są po to, żeby pomagać, bo i pomagać w różnym charakterze. Z jednej strony pomagać samorządom, administracji publicznej, wspierając czy pomagając w wypełnianiu zadań publicznych, które samorząd ma ustawowo nałożone na siebie, a organizacje robią to taniej, lepiej i bliżej obywateli, żeby pomóc tak naprawdę swoim członkom, mieszkańcom, osobom zwykłym do tego, żeby lepiej, łatwiej się zorganizowali, aby mogli realizować swoje pasje, hobby, właśnie poprawiać zdrowie, rozwijać się, wracać na rynek pracy. Ten zakres działań organizacji pozarządowych w Polsce jest bardzo szeroki, bo mamy 33 zadania wskazane w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, takie obszary, ale tak naprawdę nie ma dziedziny, w której organizacje pozarządowe by nie działały, w której by nie pomagały i której nie angażowałyby do działania ludzi. To, co łączy Państwa definicję, to jest to, że blisko ludzi, bezpośrednio do ludzi, żeby to ludzie byli beneficjentami Waszej działalności. Jaki jest dla Pani najważniejszy teraz projekt, który ludziom służy? Jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej fundacji, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, to chcę się pochwalić, że dokładnie wczoraj uruchomiliśmy Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych. To jest bardzo nowa inicjatywa, która będzie zrzeszać firmy społeczne działające dla ludzi i z ludźmi, bo to są firmy, które najczęściej zatrudniają osoby, które sobie gorzej wcześniej radziły na rynku pracy. Także tworzymy forum tych osób, tych organizacji, tych firm społecznych po to, żeby mówiły jednym głosem, żeby ten głos był lepiej słyszalny, żeby organizacje i firmy społeczne były lepiej widoczne w przestrzeni publicznej. Od lat działa Pani na rzecz godnej pracy. Jak daleko na tej drodze jesteśmy, żeby każdy miał prawo do godnej pracy? Jesteśmy na tej drodze przez cały czas, kroczymy nią, staramy się to robić konsekwentnie, ale na przestrzeni lat te wyzwania związane z rynkiem pracy w Polsce bardzo się zmieniają. W tej chwili obserwujemy wyzwania związane z tym, żeby zatrudniać więcej osób, które przyjeżdżają do Polski, imigrantów, zwłaszcza w Warszawie to obserwujemy. Widzimy nadal wyzwania związane, może to się wydawać dziwne w 2019 roku, ale nadal wyzwaniem jest równy dostęp do pracy i płacy dla kobiet na przykład, czy większe włączenie osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy i do aktywności zawodowej. Cały czas działamy na tym polu. Przedsiębiorstwa społeczne, o których wspomniałam, których koalicję właśnie utworzyliśmy, również zajmują się tymi tematami, także wciąż kroczymy. Dla nas to jest po prostu nieustanna droga. Pana najważniejszy projekt? Każdy, który realizujemy w fundacji. Tak naprawdę ostatnio można by było wymienić trzy takie szczególnie istotne. Najnowszy, który rozpoczynamy w tym miesiącu, to jest dostępna szkoła, a więc działania, które mają polegać na zbudowaniu pewnego modelu wypracowywanego wspólnie ze szkołami przy pomocy grantów dla jednostek samorządu terytorialnego, dla jednostek, które prowadzą, dla organów prowadzących szkoły, aby szkoła była dostępna nie tylko pod względem architektonicznym, przebudowania tych sławnych 1000-latek, a więc szkół budowanych w latach 60. ubiegłego wieku, które nie mają wind, nie mają podjazdów, nie mają odpowiednio przygotowanych drzwi, ale także nie mówimy tylko o dostępie dla osób z trudnościami w poruszaniu się, ale dla osób niewidomych, dostosowania programów nauczania, odpowiednich kwalifikacji nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, współpracy w tym całym ekosystemie wspólnie z rodzicami, z uczniami, z nauczycielami, samorządami. Ważnym naszym projektem są pożyczki na kształcenie. To jest
jest projekt, który jest tak naprawdę dla każdego w naszym kraju. Jeżeli ktoś chciałby pożyczyć pieniądze i mieć pewność, że 20% z tej pożyczki zostanie umorzone, a resztę bez procentów może oddać po jakimś czasie i przeznaczyć te środki na dokształcenie, na studia MBA, na kurs krawiectwa, na kurs pilotażu czy kurs komputerowy, nie ma ograniczeń co do tematu, nie ma ograniczeń co do tego, kim trzeba być, aby aplikować. To są pożyczki od kilkuset złotych do 100 000, więc zapraszamy na naszą stronę do skorzystania z tego programu. Być wszędzie tam, gdzie nie sięga ani władza państwowa, ani samorządowa, ani biznes, i być blisko ludzi, czyli głos organizacji pozarządowych na 10. jubileuszowym Forum Rozwoju Mazowsza.